Kolejna z moich małych recenzji filmowych, tym razem film Patriota z Melem Gibsonem, reżyseria Roland Emmerich, niemiecko-amerykański reżyser, bardzo dobry reżyser, który między innymi skomponował, mi się zawsze tak mówię, bo kompozytorzy z reżyserami mi się zawsze mylą, w końcu o to samo trochę chodzi. Dał nam Dzień Niepodległości, film o kosmitach, żeby nie było. Także wie, jak zrobić piękne, emocjonalne, wielkie, chinowe show. Natomiast film niestety zawiera bardzo dużo nieprawidłowości historycznych, a także trochę psychologicznych. To znaczy, główny bohater jest zbyt filozoficzny, zbyt postmodernistyczny w podejściu do niewolników, w podejściu do swojej sprawy. Jest złożona jego postać z czterech różnych postaci historycznych, które mają trochę sprzeczne postawy życiowe. Jego psychologiczne postawy są właściwie nieprawdopodobne. Oczywiście Mel Gibson stara się to wszystko zagrać i to jest doskonały aktor, ale postać jest źle skrojona, bo jest po prostu trochę Frankensteinem różnych postaci. W każdym razie nie wiem, czy mamy do czynienia z pacyfistą raczej, czy z filozofem, czy z dowódcą guerilli, czy Swamp Foxem tak zwanym, czy też oficerem. To tak nie do końca wiadomo właściwie o kim tutaj mówimy. Ale główny problem polega nie na głównej postaci, tylko na realiach historycznych. Mamy Brytyjczyków podpalających kościół z wiernymi w środku, Amerykanami, którzy nie byli im powolni. Czegoś takiego nie było. Gdyby było, byłoby to najbardziej znany fakt historyczny z tej wojny. Prawdopodobnie. Ale nic takiego się nigdy nie zdarzyło. Byłoby to nie do pomyślenia. To oczywiście nie znaczy, że Brytyjczycy nie popełniali zbrodni. Obie strony popełniały zbrodnie, akurat to film pokazuje, tylko strasznie wyolbrzymia te brytyjskie. Ale pokazuje, co ciekawe, też amerykańskie zbrodnie, na przykład na jeńcach brytyjskich. Trochę relatywizuje je, ale je pokazuje. Natomiast niewolnictwo jest źle pokazane, czyli okrucieństwo Anglików jest wyolbrzymione. Niewolnictwo jest źle pokazane, to znaczy tak jakby go w ogóle nie było, jakby Amerykanie się z nimi dogadali, jakby Amerykanie im dużo obiecali, obiecali tą wolność, a nawet jak oni są jeszcze tym, obiecali wolność za walkę, prawda, dla sprawy, tymczasem to Brytyjczycy obiecali im wolność, jeżeli się zbuntują na południu i dostąpią do nich, przystąpią do nich. O tym film nie powie. Jest pokazane tak, jakby to było oczywiste, że czarni dostaną, jakby to było masowe, a to nie było masowe, że czarni dostawali wolność za to, że służyli dla Ameryki, dla Amerykanów. George Washington ze strachu przed swoimi południowymi oficerami natychmiast tego rodzaju tendencje w północnych oddziałach rewolucyjnych zastopował. Także tu jest duże przekłamanie. Nie ma nic o Indianach. Nic dziwnego, dlatego że Indianie walczą w tej wojnie po stronie Anglików. To, co się nie udało z czarnymi, udało się z Indianami. Indianie stali się piątą kolumną przeciwko Amerykanom i były też retaliacje amerykańskie. Pustoszenie obozów indiańskich w zamian za to, że oni pomagali Anglikom. Wrogość Amerykanów po pokonaniu Brytyjczyków i wyrzuceniu ich z kraju do Indian między innymi stąd się właśnie bierze, że stali oni po stronie Anglików. I to jeszcze mimo to, że dwie dekady zaledwie wcześniej wódz Pontiac wojował z Anglikami, został skrytobójczo zlikwidowany przez nich, ale w tej wojnie akurat Anglicy z nimi trzymają, a Amerykanie są zwalczani. Nic dziwnego, że Indianie z nimi trzymali, dlatego że Amerykanie chcieli za Appalachami się osiedlać, a to by naruszyło terytorium Indian. Więc temat jest w ogóle nieobecny. Czyli czarni są źle przedstawieni, nie wykonują ciężkich prac, noszą jakieś tam kufry. Ten główny bohater sam orze, a niewolnik tylko pilnuje wołów. Jest całkowicie nieprawdopodobna scena. Postać główna jest nieprawdopodobna. Mimo talentu Mela Gibsona ciężko ją sklecić jakby. No i tyle, no. Także film jest, oczywiście rzeczy takie podstawowe typu stroje, typu mundury, to wszystko pięknie, ale
No, powiedzmy, że nieźle, o może tak. Naprawdę nieźle, ale film jest pięknym widowiskiem i jest wkurzający jak jasna cholera jednocześnie, może tak to powiem. Z historii się z niego wiele nie nauczymy. To na pewno. Ale może kogoś zainteresuje epoką, no, chociaż tyle.